nawiążę do ostatniego przykładu z prezentacji. To jest rzecz, z której wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, że pójście do sądu wiąże się z nieograniczoną stratą czasu i pieniędzy. I zawsze warto rozważyć, czy nie pogodzić się wcześniej. Także okazuje się, że Ewangelia jest, mimo że sprzed 2000 lat, dalej aktualna. Warto pogodzić się szybko, zanim się pójdzie do sądu, zanim te sprawy ruszą już w kwestiach formalnych. I dziękujemy za tak konkretne i praktyczne pokazanie tego współcześnie. Oddaję obecnie głos panu profesorowi Bohdanowi Rozlowskiemu. Wypada go krótko przedstawić, chociaż to nasze podwórko, ale jak sądzę dla teologów osoba mniej znana, więc kilka słów, które powiążą go z naszym obecnym tygodniem eklezjologicznym. Otóż pan profesor jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Wydziale Nauk Społecznych w Instytucie Psychologii w Katedrze Psychologii Organizacji i Zarządzania. Jest specjalistą w zakresie psychologii pracy i organizacji, ale w swoich wcześniejszych zaangażowaniach, i o tym pamiętałem, kiedy poprosiłem go o współpracę tutaj w ramach Tygodnia Eklezjologicznego, prowadził badania poświęcone relacjom międzywyznaniowym, katolicy, prawosławni i protestanci, i publikował m.in. w studiach i dokumentach ekumenicznych, gdzie opublikował taki ciekawy artykuł Psychologiczno-społeczne uwarunkowania i konsekwencje ekumenizmu. I zwracał uwagę na to, że wartość ekumenizmu mierzy się przede wszystkim tym, na ile udaje się zbliżyć prawdę do konsensu. Bo wiadomo, że każdy prawdę rozumie na swój sposób, musi zajść jakiś konsens, czy jakieś uzgodnienie, ale chodzi o to, żeby to uzgodnienie odbyło się kosztem prawdy. Więc bardzo ciekawy artykuł, ciągle myślę aktualny i polecam, mimo że dzisiaj ekumenizm trochę zszedł na drugi plan na rzecz dialogu interreligijnego, to jednak jest ważną częścią tożsamości chrześcijańskiej i myślę, że w dalszym ciągu warto na ten temat posłuchać. I wreszcie pan profesor jest współpracownikiem Fundacji Partners for Democratic Changes, oddziału w Polsce, a obecnie poza kulem jest także ekspertem biznesowym w zakresie zmian organizacyjnych i superwizorem tak zwanej EUROPSY, czyli Europejskiego Certyfikatu Psychologa. Panie profesorze, bardzo proszę o przedstawienie swojego wykładu. Tytuł jest bardzo taki bezpośredni i jednocześnie z nachyleniem psychologicznym. Co dzieje się w głowach ludzi, kiedy wchodzą w konflikt? Dzień dobry Państwu. Uprzedzam, że to będzie trochę szerzej, nie tylko o to, co dzieje się z ludźmi, kiedy są w konflikcie, ale też o pewnych mechanizmach, które powodują, że ludzie wchodzą w konflikt. A człowiek jest, proszę Państwa, produktem, mówiąc brzydko, wytworem ewolucji. Wiele rzeczy się nauczyliśmy poprzez to, co przeżywali nasi przodkowie. I łatwo zobaczyć, że mechanizm np. agresji, który jest mechanizmem wrodzonym, który był, którego uczyliśmy się, jak go realizować w przeszłości, na przykład teraz staje się zupełnie dysfunkcjonalny, ponieważ kiedy jeszcze byliśmy mniej rozwinięci, to technologicznie to jak ktoś na kogoś drugiego wkurzył, to zaczynali się kłócić, może doszło do rękoczynu, ktoś dostał gębę, ktoś drugi też. A teraz młody człowiek, szczególnie w Ameryce, jak się zdenerwuje na swoją szkołę, to idzie do ojca, bierze karabin maszynowy i strzela do swoich kolegów. Ten naturalny mechanizm agresji potrafi działać w sposób strasznie destrukcyjny, czego natura wcześniej nie przewidziała. I my mamy w głowie mnóstwo takich mechanizmów, które są odpowiedzialne za to, jak zachowuje się człowiek w sytuacji konfliktu. Chciałbym na początku przytoczyć jedną z możliwych definicji konfliktu, jest bardzo wiele. Ta jest dla mnie ważna z jednego powodu, ponieważ mówi o tym, że konflikt powstaje wtedy, kiedy spostrzegam, kiedy wydaje mi się, że ten ktoś jest przeciwko mnie. Uwierzcie Państwo, jest
mnóstwo przykładów sytuacji, w których nie ma obiektywnej różnicy. Nie ma. Ale mi, jako stronie konfliktu, wydaje się, że jest. Że on mnie nie lubi, że on coś ode mnie chce, że on źle mi życzy. I to jest tak naprawdę wystarczające do tego, żeby uruchomił się cały łańcuch reakcji, zachowań ludzkich, które prowadzą do eskalacji konfliktu. Moja przedmówczyni wspomniała o modelu kołowym, modelu przyczyn źródeł konfliktu Chrisa Moora. Warto mieć świadomość, że niecała połowa tego modelu, czyli tak naprawdę trzy przyczyny, konflikt interesów, konflikt strukturalny i część konfliktu danych, to są przyczyny, które Chris Moore nazywał deskalacyjnym konfliktem. Jeżeli się na nich koncentrujemy, mamy szansę doprowadzić do zmniejszenia konfliktu. Trzy pozostałe, a więc cały konflikt wartości, cały konflikt relacji i lwia część konfliktu danych, to model eskalacyjny. To znaczy, koncentrując się na tych zagadnieniach, w życiu nie zmniejszymy ani nie doprowadzimy do rozwiązania konfliktu. On będzie narastał, będzie się tylko rozkręcał. Skąd to się bierze? Mam nadzieję, że coś jeszcze zdążę o tym powiedzieć. Okej. Drugi istotny element, który chciałem zwrócić uwagę Państwa w tej definicji, to to, że im ważniejsze kwestie są poruszane, im coś, co jest mocniej związane z obrazem siebie, z tym, co myślę o sobie, tym mechanizm, dynamika konfliktu jest silniejsza. Kiedy kłócę się o spory, o rzeczy marginalne, o 10 zł, nie ma kłopotu. Jeżeli kłócę się o miliony, już zaczyna się znacznie szybciej kręcić kółko naszego myślenia. Niestety nasze myślenie, nasze spostrzeganie, nasze przeżywanie jest czymś, co bardzo często w sposób naturalny wspomaga istnienie konfliktu. Chciałbym w tym mojej prezentacji, nie wziąłem zegarka, więc prosiłbym przewodniczącego o pokazanie, że już powinienem kończyć, powiedzieć o kilku rzeczach. To, że jest mechanizm percepcji i ta percepcja łatwo ulega iluzjom. Jest mnóstwo mechanizmów, które powodują, że widzimy co innego niż to, co jest. Po drugie, mamy coś w głowie, jakąś wiedzę i ona bardzo silnie wpływa na to, jak się zachowujemy, jak oceniamy, jak interpretujemy zachowania drugiej strony. Po trzecie, chciałbym powiedzieć Państwu o tym, że istnieją specjalne, istnieje wiele badań pokazujących, że ludzie starają się myśleć na skróty, starają się oszczędzać energię. Jest taki model dwóch systemów, żeby nie powiedzieć dwóch mózgów Kahnemana. Jeden to jest taki do szybkich reakcji, nieprzemyślanych, spontanicznych. Drugi to jest taki, który myśli, szuka przyczyn, analizuje, ale ten drugi najczęściej śpi. Ten pierwszy jest włączany do tego, żeby coś zrobić. Dopiero jak sobie nie daje rady, to mówi, ty, racjonalność, bądź się coś wymyśli. Powiedz mi, co tu, o co tu chodzi. Ale najczęściej działamy spontanicznie, szybko, byle nic było bez prawa. Dlatego decyzje ludzkie często są nieracjonalne. Nawet w kluczowych sprawach potrafimy podejmować decyzje w oparciu o jedną przesłankę. Bo jest taka wyrazista. I tak jest często, gdy w konflikcie koncentrujemy się na czymś, czegoś doświadczamy i to coś, to jedno coś potrafi wymazać ze świadomości mnóstwo innych treści, mnóstwo dobra, które się może być, ale
trzymamy się tego terminu. No i oczywiście to na koniec, co robi audytorium, co się dzieje z nami wtedy, kiedy ktoś patrzy na to, co działamy. Na skróty mogę powiedzieć już dziś, może nie, już teraz może nie zdążę, w czasie, który mamy przeznaczony na wystąpienie, zazwyczaj audytorium dolewa oliwy do ognia. Zazwyczaj ludzie, obserwatorzy są za tym, żeby ostrzej go tak, mocniej, daj mu łeb. Coraz ostrzej, coraz mocniej rozpędza się szybciej. To jest prosty obrazek pokazujący, że czasem widzimy coś, który jest dłuższy, górny czy dolny? Samorówne, okej. Okay. Być może wychowała się pani w domu, który był okrągły, ponieważ są badania, które pokazują, że gdzieś tam w okolicach Nowej Gwinei ludzie tak mówią. Zazwyczaj w Europie mówi się, ten jest krótszy, ten jest wyraźnie dłuższy. Dlatego, że mamy domy z kantami. Tam, gdzie nie ma krawędzi, nie uczymy się tego mechanizmu i widzimy to w ten sposób. Ale są inne przykłady tego, jak oczy nas oszukują. Jak Państwo myślą, czy te pomarańczowe, a tym samym te dominowe paski są równe, czy są nierówne? Równe. A widzicie wszyscy, że są bardzo równe, prawda? Nie widzicie, że się poszerzają w niektórych miejscach? Chodzi o te małe kwadraciki, które są w nich wpisane. Te małe kwadraciki, które są wpisane, te najmniejsze, one powodują to złudzenie na środkowych. Okej, okay, wiecie, że to są złudzenia. Dobra. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że nie są równe. Przynajmniej większość ludzi badanych mówi, nie są równe, ale są uprzedzeni, że to będzie o iluzjach, gdy mogą być inaczej. To, co wiemy, ma wielki wpływ na to, jak oceniamy sytuację. Kiedy dzwoniono do ludzi w Stanach Zjednoczonych, się pytano, czy jesteś szczęśliwy? Część mówiła tak, część mówiła nie. Sprawdzono, że jak było świeciło słońce i była ładna pogoda, to ludzie mówili, częściej są szczęśliwi. Na drugi raz dzwoniono do nich, się pytali, a jaka jest pogoda słoneczna? A jesteś szczęśliwy? I okazało się, że ten element wpływu pogody już nie był taki wyraźny. Prawie. Tu oczywiście też Państwo widzą, że to się nie rusza, prawda? Tu stoi stale, ani nie drgnął, ani nie drgnął się nie. Ale mam dla Państwa jeszcze jeden przykład. I co myślicie o tym? I o tym? Czy są takie same? Czy są tej samej wielkości? Okej. Okay. Patrzcie Państwo, jak kontekst może wpływać. A mówi się o takiej teorii akcentuacji. Widzimy coś jako należące do różnych kategorii i wtedy powiększamy różnice między kategoriami. Tu mamy kategorię czarnych kółek i czerwonego kółka. Jak są te małe czarne, to czerwone trochę rozdymamy, żeby było widać, że ono jest wyraźnie większe od tych małych, a w tym przypadku czerwone pomniejszane, żeby było widać, to są różne nie tylko kolorem się różnią, ale też wielkością. To są naturalne mechanizmy, które mamy wpisane w głowę. To jest, Państwo muszą sobie zdawać sprawę z tego, że z tego, co widzimy, czerpiemy ponad około 8, trochę ponad 80% wiedzy, informacji, która jest nam potrzebna, wykorzystywana w życiu. A więc to jest podstawowy mechanizm. A patrzcie, jak nas oszukuje. Jak nas oszukuje to, co widzimy. I mam dla Państwa jeszcze jedną iluzję. To. Jest tu coś dziwnego? No, Państwo tej iluzji nie znacie. Jest coś dziwnego, czy nie? Tak? Co? No, krawędzie się jakby na pierwszy rzut oka nie zgadzają ich połączeniem. Krawędzi. Stykają się czy nie? Znaczy,
stykają się, tylko że jak się na to patrzy, no to patrząc na geometrię tę podstawową, aha, której się uczymy, ich kąty połączeń są absurdalne. Proszę Państwa, to stoi w Melbourne. Na uniwersytecie. W Perth, nie w Perth. Oczywiście tylko z jednej strony, z jednego punktu jest tak widoczne. Tak naprawdę to jest niemożliwe. To jest jak Icek oglądający żyrafę. Ty nie wiesz swoim oczom. Po prostu to jest niemożliwe, żeby istniało. Ale my to widzimy. Widzimy nawet coś, co nie może istnieć. Tu macie rozrysowane to w drugi sposób. Nie wiadomo, który siedzi wyżej, który niżej, prawda? Ale to jest niemożliwe w rzeczywistości, żeby było. A widzimy, a widzimy. O, proszę Państwa, uwierzcie mi, że sytuacja społeczna jest dużo bardziej skomplikowana i możemy widzieć coś, czego nie ma. I możemy być w 100% pewni, że to jest. I spróbuj teraz przekonać kogoś, mówimy o odbicie danych, że to niego nie ma, skoro widziałem, na własne oczy widziałem, że jest. Ok. Drugi mechanizm, który jest istotny w sytuacji konfliktu, to mechanizm znowu naturalny formowania, preferowania swoich. Nazywamy to out-in-group perception. Tak naprawdę chodzi o to, że jak spostrzegamy swoich, to spostrzegamy ich zupełnie i opisujemy zupełnie inaczej, niż jak myślimy o innych opcjach. Każdy podział kategorialny, my oni, zaczyna działać. Badania, które były robione jeszcze w latach 60. zwane minimalnym efektem grupowym, polegały na tym, że eksperymentator dzielił ludzi według losowego kryterium. Ci na lewo, ci na prawo. Kazał im się nawzajem opisywać i już się ujawniały różnice. Jeżeli dawał im czekoladę, która składała się z 15 kawałków, to 8 dawali swojej grupie, 7 dawali grupie zewnętrznej. Trochę lepiej, trochę dla siebie lepiej, ale też strasznie taką ciekawym zjawiskiem jest ten opis, jak opisujemy innych i mówimy, o, oni nie lubią wydawać pieniędzy. My, jak nie lubimy wydawać pieniędzy, oszczędni jesteśmy. Tacy dobrzy ludzie, ale nie za dużo, żeby wydać. A oni, jak nie za dużo wydają? Sknery, skąpce, dusi grosze. Ta sama cecha. Zupełnie inne emocje, zupełnie inny sposób traktowania człowieka. Jak my pędzimy ulicą po osiedlu, osiedlową ulicą, to nam się oczywiście spieszy, mamy ważny powód. Ale jak ktoś inny będzie miał, nie daj Boże, na obcych rejestracjach, to po prostu kretyn jest, idiota, morderca dzieci. To samo zjawisko, ale zupełnie innej interpretacji. Łatwo mówimy, my mamy jakąś przyczynę. On to jest zły człowiek. To się nazywa błędem atrybucji. I tak naprawdę niewiele trzeba do tego, żeby uruchomić te mechanizmy. Stąd nawet jeżeli myślimy o, jak sobie myślę, przede wszystkim o Kościele, to drobna różnica ma tendencję do tego, żeby tworzyć poczucie już oni, my. Kościół brazylijski, Kościół niemiecki. Już mamy inne kościoły, już uruchamiamy myślenie o tym w sposób taki bardziej antagonistyczny. Kolejna rzecz to jak myślimy. Myślimy na skróty, są heurystyki. Tu są heurystyki, jest kilkanaście odkrytych. Ja podałem tylko trzy najważniejsze. Po pierwsze, heurystyka dostępności. To, co jest wyraziste, to, co, z czym spotykamy się, to, co jest bliskie, to, co się pojawia w tym momencie, tak naprawdę staje się główną podstawą do wyciągania wniosków. To jakby pierwsze przychodzi do głowy i czasami już nie szukamy następnych. To nam wystarczy. Drugi to efekt dostosowania.
Państwo są przygotowani na to, że będę podawał różne przykłady, różne rzeczy. Pokazywano studentom taką kartkę, która zawierała prosty rachunek matematyczny. 1 razy 2, razy 3, razy 4, razy 5, razy 6, razy 7, razy 8, razy 9, razy 10. Pytano studentów, ile to jest. Oni mówią, to jakieś tam 300-400 będzie. Innej grupie studentów pokazywano kartkę 10 razy 9, razy 8, razy 7, razy 6. Te same cyfry, według tej kolejności. Pytano ich, ile to jest. 45-50 tysięcy. Kontekst. Co się pojawiło pierwsze? Kotwiczymy się i mówimy, aha, od dziesiątki to będą większe, a jak nie, od jedynki to mniejsze będą. I trzecia heurystyka, heurystyka reprezentatywności. Gdzieś mamy w głowie, taką mamy organizację wiedzy, pewne wzorce. Jeżeli ta heurystyka jest często opisywana na przykładzie takiego historyki badania, której badacz mówił, pomyśl sobie o kimś, kto jest cichy, spokojny, szaro ubrany, ma okulary. Jak myślisz, kim spotykasz kogoś takiego na ulicy? Jak myślisz, kim on jest? Czy jest taksówkarzem, czy jest bibliotekarzem? Wszyscy mówili bibliotekarzem. No bo cichy taki obraz im się po prostu jawi. Tyle, że bibliotekarzy jest tak mało w porównaniu z taksówkarzami, że prawdopodobnie to był taksówkarz. Większa szansa. Ale mamy w głowie pewien typowy przypadek, patrzymy, pasuje, no to tak jest, bez względu na to, czy to jest prawdopodobne czy nie. I tak też jest bardzo często w sytuacjach konfliktowych. Nie docieramy do tego, co jest naprawdę. Zatwalamy się tym, co myślimy, nie jest. Wtedy, kiedy wchodzimy w konflikt, uruchamiają się dodatkowe mechanizmy. Coś zainwestowałem, to poddanie się jest stratą tego. Więc może lepiej próbować walczyć. Gdybym miał więcej czasu, zaproponowałem Państwu taką zabawę. To była licytacja 10 zł. Badasz mówi, proszę, 10 zł, jestem gotów je zlicytować. Ale zasada jest taka, postępujemy co złotówkę. Pierwszy, ten, który licytuje najwięcej, dostaje 10 zł. Ten, który zalicytował jako drugi, nieco mniej, płaci, ale nic nie dostaje. Za ile się to jeszcze dzieje? Piątaka. 5 zł, tak? Za to zaczynać. Ktoś więcej? Może na 6 zł. Ktoś chce dyszkę za 6 zł? Tak, niech będzie 6. 6, ok? Czyli dyszka za 6 zł idzie do tej pani, tak? Straciłeś sobie 5 zł też. 6,50. No, a gotówkę trzeba. 7. Okay. I tak dalej, i tak dalej. Rekordzista zarobił chyba 40-krotność. Nie będę Państwa kasował na pieniądze. Żaden. Czemu mam stracić 5 zł? Tylko dlatego, że ona zarejestrowała 6. Nie. Bardziej mi się opłaca dołożyć jeszcze złotóweczkę, 7. Niech ona straci 6. Ale ona myśląc, czemu mam stracić 6, jak mogę dołożyć jeszcze złotówkę i będę miał 8 i tak dalej. To się kręci. Niestety to jest powszechny mechanizm, który występuje. Drugi mechanizm, który wspomnę krótko, to jest optymizm. Jak idą do sądu strony, to oczywiście każda jest pewna zwycięstwa. Każda mówi, to na pewno wygramy, na pewno to po naszej stronie jest. Nigdy nie jest tak, że karta jest wygrana. W sądzie najczęściej oni są przegrani. To, czy koncentrujemy się na zysku, czy na stracie, uruchamia zupełnie inne sposoby działania. Jak myślimy o stracie, robimy się bardziej ostrożni. Jak myślimy o zysku. Kahneman robił takie proste badanie i analizował sytuację, w której ludzie mówią, słuchaj, co wolisz?
Jaka sytuacja twoim zdaniem jest lepsza? Czy taka, w której wybuchu kataklizmu zginie 1/3 ludzkości? Czy taka, w której 2/3 ludzkości przeżyją? Wszyscy mówi, tam gdzie przeżyje, jest życie, tam. Co wybiera, co wybiera. Okej, ponieważ zysk jest czymś za bardzo ciągle. Wpływ obserwatorów. Proszę Państwa, jak widzicie, ci, którzy krzyczą, wspierają którąś ze stron. Ludzie chcieliby, jakby naturalnie starają się zachować lepiej. Lepiej grają. Większość sukcesów sportowych, rekordów, pada na stadionie, tam gdzie jest widownia. Nie na treningach, nie na zawodach, które ludzie obserwują. Co więcej, stale mamy w głowie taki element, jestem oceniany. Co oni powiedzą o mnie? Co, jaką ocenkę mi przyznają? Więc staram się zachowywać w taki sposób, żeby zasłużyć na lepszą ocenkę. I w zależności od tego, co myślę, że jest ważne. Już? Jeszcze chwilę. Okej. Co myślę, że jest ważne dla nich, to w tym kierunku, zaczynam działać. Będzie to trzeba wcześniej skończyć, bo na wcześniej dłuższa dyskusja. Okej, dobra. Będziemy w tym kierunku. No i oczywiście pytanie, kto jest audytorium, jak oni na nas patrzą, co oni o nas myślą. I tak naprawdę zawsze jest taki element ciągnięcia ludzi. Nie obchodzi mnie audytorium, które jest neutralne. Chcę, żeby audytorium było po mojej stronie. Chcę, żeby to bardziej mi sekundowali niż tamtemu. Mówiła tutaj moja przedmówczyni o budowaniu koalicji. Bardzo często jest tak, że w momencie, kiedy powstaje jakiś konflikt, to co robię? No, szukam od razu przyjaciół, kogoś, kto mnie poprze. Za chwilę tego, kto mnie poparł, wsparł, zaproszę do tego, żeby był w koalicji ze mną przeciwko tamtej stronie. Stąd w sytuacjach rozwodowych momentalnie polaryzuje się cała rodzina. Jedni po stronie męża, drudzy po stronie żony i zaczynają już siebie nie lubić nawzajem jako grupy. To, co zauważono, że pojawia się specyficznie w sytuacji, kiedy zaistnieje konflikt, to takie trzy iluzje. Po pierwsze, nową sytuację, która jest sytuacją antagonistyczną, spostrzega się w kategoriach zero-jedynkowych. Wygram, przegram. Wszystko wygrywam, wszystko przegrywam. Nie ma sytuacji, nie spostrzega się sytuacji jako takiej, część mogę wygrać, część nie. Pierwsza reakcja jest taka, wszystko albo nic. Najczęściej albo on, albo ja. To powoduje bardzo przyłożenie takiego wysokiego priorytetu. To jest sprawa bardzo ważna, bo wszystko przegrywa. To nie jest coś, walka o drogę. Drugie, to, co mówiłem już wcześniej, to on jest winien. Jak mamy sukces, mówimy, ja zasłużyłem. Jak mamy porażkę, to mówimy, to są rzeczy zawinione przez otoczenie. Najczęściej przez ludzi z otoczenia. To nie ja źle zrobiłem, tylko on źle mnie ocenił. I dlatego jest problem. I trzecia sytuacja, nazywa się tą sytuacją głazem na drodze. Przypomnijcie sobie różne sytuacje, w których spotkaliście coś nowego, nowe wyzwanie, nową trudność. Pierwsza myśl jest taka, tego się nie da rozwiązać. Aleksander Macedoński, jak w świątyni trafił na taki poplątany węzeł, to co tam się będziemy tutaj, tu wątek, tu sznurek, jakby spokój, uciął. I to jest powszechna reakcja. Trzeba by wziąć pod uwagę wiele spraw, wiele aspektów, lepiej dać mordę. Koniec. Mamy konflikt rozwiązany. Niestety bardzo często ludzie przyjmują taką strategię, że szukają jako rozwiązanie konfliktu, uważają znalezienie innego. Nie znaleźliśmy rozwiązania. Tylko powiedzmy, a to przez niego. To przez niego, sprawa załatwiona,
on jest winny, on jest zły, ja mam problem, on ma problem, ale to już jest koniec. I to niestety tak działa i uruchamia od razu dużą silną dynamikę działania. To jest taki model rozwoju konfliktu, różne fazy od takiego gadania poprzez wzajemne zabijanie się i warto zobaczyć, że to krok po kroku wchodzimy coraz głębiej, coraz bardziej wyłączamy, korę czołową będę jeszcze staram się pokazać Państwu na końcu taki slajdik o tym, jak to struktury coraz bardziej pierwotne zaczynają dominować w sytuacji konfliktu. A tutaj mamy od spokojnego, racjonalnego gadania, dyskusji, poprzez uruchamianie różnych mechanizmów i w głowie, i mechanizmów społecznych, do tego, że nie chcemy się z nim kontaktować, z drugą stroną. Tu mediacja jest idealnym momentem do tego, żeby wejść i coś zrobić, bo wcześniej działają negocjacje, aż do destrukcji, aż do wypalenia, aż do takiego poczucia, a jest po prostu, życie jest bez sensu. I warto mieć w głowie to, że konflikt narastając, narasta nie jednowymiarowo, tylko wielowymiarowo. Wraz z czasem konfliktu, który istnieje, to po pierwsze coraz więcej przypominamy sobie spraw, które są ważne. W tym nas zawiódł, tamtego też nie zrobił. Aha, i jeszcze kilka lat temu to oszukał. Coraz więcej kwestii wchodzi do konfliktu. Co więcej, zapraszamy ludzi, oni też wnoszą swoje sprawy, a mi to nie oddał samochodu w terminie. No, już mamy następną kwestię. Konflikt staje się coraz bardziej obszerny, zawiera coraz więcej elementów, a więc staje się coraz ważniejszy, wymaga od nas coraz silniejszej reakcji i od komentarzy aż po przemoc fizyczną, rośnie to, co zaczynamy robić. I to jest ten ostatni slajd, o którym Państwu chciałem powiedzieć na poziomie neurologicznym, jak na pierwszych etapach to ciągle działa to, co mam, czyli nas najbardziej ludzkimi, kora czołowa, kora przednia, to myślenie, to samokontrola, ale im głębiej schodzimy, im konflikt bardziej narasta i staje się coraz bardziej przepełniony emocjami, to struktury są coraz bardziej głębokie, aż sięgają do prastarego mózgu, które miały jeszcze gady, a więc takich bardzo prostych reakcji zero-jedynkowych, nieuwzględniających bogactwa sytuacji. Tak to, proszę Państwa, działa. Jeżeli chcemy mówić o rozwiązywaniu konfliktów, to musimy umieć powstrzymać ten naturalny proces, zatrzymać go na tym etapie, kiedy jeszcze sprawujemy kontrolę, tak więc to kierować, zarządzać tym, a nie płynąć w tak szybkim nurcie, że tak naprawdę nie jesteśmy w stanie robić nic więcej, jak tylko walczyć o przetrwanie. Dziękuję Państwu za wysłuchanie. Zapraszam dwojga prelegentów tutaj do stołu prezydialnego. Za chwilę będzie okazja zadać pytania. Szukałem jakiejś puenty. Niezwykle ciekawe obydwa i przyznają Państwo dosyć praktyczne, pomimo sporej dozy też teorii. Więc postanowiłem, że zacznę od tego, żeby rozruszać trochę naszą przeponę. I skojarzył mi się pewien satyryczny program z kabaretu Dudek, którego już większość z Państwa pewnie nigdy nie oglądała, być może ktoś na YouTubie, bo teraz wśród młodzieży jest modne, że ogląda się programy z czasów naszych dziadków. Otóż nieocenieni Michnikowski z Dziewońskim kiedyś
rozmawiali sobie o pewnym problemie biznesowym i ów utwór satyryczny nazywał się Sęk. I kiedy profesor mówił o tych różnych sytuacjach konfliktowych, natychmiast mi się skojarzyło, jak to telefon do Lubartowa, prawda, jest interes do zrobienia i na pierwsze pytanie, które zadaje kontrahent, to jest: ile można stracić? Bardzo mądre pytanie. A to jak to stracić? Ile zyskać? No co tam ten drugi poprawia, ale ile trzeba włożyć w razie stracić, gdyby nie wyszło? Bardzo ważny motyw do ewentualnych dyskusji o konfliktach, czyli żeby zaczynać rozmowę od świadomości, że to nie jest tak, że wszystko wygramy, ale że trzeba coś zaryzykować i trzeba brać pod uwagę, że jakaś część z tego, co zaryzykujemy, niestety się nie zwróci. To może takim trochę radosnym elementem chciałbym zacząć, a teraz już Państwu oddaję prawo głosu. Mamy mikrofon, tutaj panie są z przodu, wystarczy podnieść rękę. Bardzo proszę, żeby zadawać pytanie do mikrofonu, tak żeby wszyscy słyszeli, a ja oddaję też głos naszym prelegentom. To ja może zacznę. Pytanie i do pani doktor, i pana profesora, takie dosyć szerokie. Wyjdę od tych faz konfliktu, od tego, że to narasta, że to jest proces, to nie dzieje się nagle. I zrodziło się we mnie takie pytanie w czasie tych wystąpień: jak Państwo myślą, czy już w dzieciństwie, czy w momencie, jak dzieci są wychowywane głównie przez swoich rodziców, przez taki proces uczenia ich, cenzurowania siebie i rzeczywistości, w człowieku wypracowują się takie mechanizmy, że jedno mówi, drugie myśli, intencje ma jeszcze inną, widzi jeszcze co innego. I może potem taki przykład, żeby sprecyzować, o czym myślę. Rodzice zabierają dziecko do jakiejś cioci, którą pierwszy raz w życiu zobaczy. I dziecko w swojej spontanicznej radości woła: o ciociu, ale jesteś gruba. A rodzice na to: nie wolno tak mówić, nie wolno tak mówić. No i dziecko na przyszłość zaczyna cenzurować to, co myśli, to, co widzi, to, co potem powie. Jak Państwo myślą, czy już na tym etapie człowiek rozwija w sobie takie mechanizmy, które potem wywołują te konflikty? Dziękuję. Może tak, jeżeli powiem, ja patrzę na ten problem zupełnie inaczej. Myślę, że każdy z nas jest wychowany w jakimś określonym środowisku. I w pewnych środowiskach na pewno to cenzurowanie jest dużo szersze niż w innych. Natomiast czy ocena tego, że dziecku się mówi, co ma mówić, czego nie można mówić, to filtrowanie emocji, ja nie wiem, czy w tych kategoriach powinniśmy na to patrzeć. Ja patrzę na to w kategoriach tego, że powinniśmy dzieciom dawać alternatywy mówienia. Nie mówienie nie, nie możesz tak, tylko powiedz albo to inaczej, albo na pewne rzeczy nie zwracaj na te pewne rzeczy uwagi. Zwróć uwagę na coś, co jest ciekawsze i lepsze. Bardzo mi się podoba, że w niektórych krajach, ja oczywiście muszę nawiązać do mediacji, w niektórych krajach uczy się już mediacji dzieci w przedszkolu. Uczy się w postaci kwestii dla zabawki. Jest jedna lalka, dwie dziewczynki i każda z nich chce mieć. Uczy się dzieci prawa wyboru, że albo się bawimy razem, albo ty bawisz się w teraz, a za kilka minut oddasz koleżance, koleżanka będzie się bawić. To są rzeczy, które w mojej ocenie nie mogą być określone jednoznacznie. Czy to filtrowanie jest dobre, złe? Nie w tych kategoriach. Na pewno pan profesor ma szerszą opinię na ten temat i w związku z tym też jest bardzo ciekawa w tym wykładzie, co pan profesor na to powie. Okay. Mi się wydaje, że istotną rzeczą dla funkcjonowania w ogóle społeczeństwa jest umiejętność samokontroli przez ludzi. Mówienie tego, co mi przyjdzie do głowy w każdej sytuacji, taki pełna spontaniczność, nie jest czymś, co by tworzyło spójną społeczeństwo, ponieważ no, ludzie słyszeliby strasznie dużo rzeczy złych o sobie. Nie wiem po co.
warto powiedzieć komuś, że ma nadwagę wtedy, kiedy jest szansa, że ten ktoś zmieni swoje nawyki jedzeniowe i coś zmieni w swoim życiu, poprawi swoje życie, a powiedzenie mu, że jest gruby po to, żeby wiedział, że jest gruby, chociaż myślę, że on wie, że jest gruby, jest zrobieniem ludziom niepotrzebnej przykrości. Stąd wydaje mi się, że uczenie ludzi samokontroli i reguł społecznych, żeby powstrzymywać się od pewnych rzeczy, będzie nie tylko pomocne w codziennym życiu, ale też będzie pomagało znaleźć rozwiązanie w sytuacjach konfliktowych. Bo rozwiązanie sytuacji konfliktowej zazwyczaj, powinien powiedzieć zawsze, wymaga jakiejś zmiany i rezygnacji z czegoś, co na początku chciałem. Brak tej umiejętności, żądanie, że wszystko ma mi się należeć, będzie powodowało, że ludzie nie będą w stanie rozwiązywać konfliktu. Dziękuję. Ktoś jeszcze jakieś pytanie? Ja mam pytanie do pani adwokat. Jak już mówiliśmy o tej praktyce, gdzie i w jaki sposób szukać dobrego mediatora? Przede wszystkim w tej chwili w Polsce mówi się bardzo dużo o tym, że 40 godzin na szkolenie jest czasem niewystarczającym do tego, aby zostać mediatorem, dobrym mediatorem. Niestety w Polsce nie ma możliwości, bardzo, są one bardzo utrudnione, kwestie związane z obserwacją prowadzonych mediacji, między innymi jeżeli chodzi o zasady poufności, bo strony muszą wyrazić na to zgodę, nie każdy chce. W związku z tym poszukiwanie mediatorów, moim zdaniem, zależne jest od tego, do czego potrzebujemy mediatora. I teraz w mojej ocenie, jeżeli potrzebujemy mediatora z dużą wiedzą prawniczą, powinniśmy udać się do mediatorów specjalistów w danej dziedzinie, czyli mediatorów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, bo w tych kręgach kiedy mamy kwestie prawne. Natomiast jeżeli mamy kwestie związane z życiem rodzinnym, z kwestiami związanymi również z jakimiś technicznymi, bo mediacja jest nie tylko do prawa, ale również do stanu faktycznego, to powinniśmy szukać w kręgach osób, które mają doświadczenie. Niestety w tej chwili w Polsce nie mamy nawet krajowego rejestru mediatorów. Jest to dzikie pole, w którym nie ma, są oczywiście stowarzyszenia, które myślą, że zajmują się na przykład mediacjami rodzinnymi, mają duże doświadczenie i na pewno to ma znaczenie. W mojej ocenie bardzo duże znaczenie ma doświadczenie. Chcę też powiedzieć, proszę Państwa, o przykładzie, który dotyczy mojej izby, ponieważ z uwagi na to, że mediacje są mi bardzo bliskie, marzę o tym, żeby za 10 lat nie chodzić jako pełnomocnik do sądu, tylko prowadzić mediację i z tego żyć. Takie jest moje marzenie, które zamierzam zrealizować. Muszę Państwu powiedzieć, że w swojej izbie mam 500 adwokatów. Na 500 adwokatów 180 z nich przeszło szkolenie z zakresu mediacji, to 40-godzinne, zakończone certyfikatem. I proszę sobie wyobrazić, że z tych 180 osób tylko 60 osób zapisało się, czyli tylko, no 1/3, czyli mniejszość, do Centrum Mediacji, które żeśmy stworzyli przy swojej izbie, ponieważ niektórzy powiedzieli, że oni chcieli wiedzieć, na czym to polega i więc jako pełnomocnik, a nie czują się do tego, że nadają się do mediatora. Mówią wprost, ja staję po którejś ze stron, ja nie mogę być mediatorem, bo dla mnie jest prawo i w związku z tym ja wiem, jaki wynik widzę w tej sprawie. I okazało się, że predyspozycje osobiste, nie tylko wiedza, ale predyspozycje osobiste decydują o tym, kto jest dobrym mediatorem. Wiedza, doświadczenie, proszę Państwa, doświadczenie jest bardzo istotnym elementem. Jeżeli szukamy mediatora, musimy sprawdzić, jakie ma doświadczenie. Niestety bije to na pewno w tych, którzy dopiero nabywają umiejętności, ale jednak doświadczenie jest w tej sprawie bardzo ważne. Zresztą w Ministerstwie Sprawiedliwości w tej chwili, proszę Państwa, toczy się bardzo duża dyskusja. Jestem jednocześnie członkiem Społecznej Rady do Spraw ADR-u. I toczy się dyskusja, po pierwsze, o to, żeby wydłużyć czasokres możliwości uzyskania certyfikatu mediatora z 40 godzin do 80. A ponadto wprowadzenie obowiązku uczestnictwa w mediacji, czyli mediacja studyjna, która pozwoli dopiero później prowadzić własne mediacje. Uważam to za dobre posunięcie, jeżeli do niego dojdzie. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy ktoś jeszcze? Jeśli nie ma więcej pytań, to będzie okazja osobiście zadać pytanie naszym prelegentom. Teraz zapraszamy wszystkich na przerwę, która potrwa do godziny 11.20, a kolejną sesję poświęcimy sporom w kościele. To już
witamy księdza profesora, który do nas dotarł i uczestniczy w spotkaniu, mimo że jeszcze do jego sesji kawałek czasu zostało. Także zapraszamy na kawę, na jakieś drobne ciastko i odwagi. Można podejść i do pani mecenas, i do pana profesora, żeby zamienić jeszcze kilka słów osobiście. Być może łatwiej będzie zadać pytanie niż na sali. Przerwa.